Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Dwarf Tower. Jest to strategia turowa od IO Software. Produkcja łączy w sobie takie gry jak Grę w statki oraz Wormsy. Oczywiście po części. Twórcy tak mówią o tej produkcji, że jest pikselowa grafika i mamy tutaj bardzo ciekawą mechanikę. Zgodzę się z tym, ale powiedzmy sobie szczerze, graficznie produkcja nie powala, mimo tego wciąga swoim gameplayem. Zacznijmy od tego, że moi drodzy, tutaj mamy single player, online oraz tutorial. Oczywiście tutorial już wcześniej sobie przeszedłem, pograłem również kilka partii w trybie single player, dlatego też chciałbym wam go dzisiaj pokazać. Zaczynajmy! I tak oto mamy tutaj dwa wzgórza, na jednym z nich jest moja wieża, mamy tutaj jedno pomieszczenie. Tutaj jest wzgórze z wieżą przeciwnika, jest ona trochę bardziej rozbudowana. Ja mam w tym momencie możliwość rozbudować sobie tą wieżę w dwie strony, do góry i na boki. Dzięki temu będę mógł stworzyć nowe pomieszczenia i tak jak teraz, każde kolejne pomieszczenie będę mógł rozmieszczać według tego schematu. Oczywiście nie mogę w ziemię, w głąb. Mogę również, moi drodzy, zrobić tak, że jeżeli będę miał tutaj na przykład coś takiego, to będę mógł zrobić podkop. Dzięki temu mogę już w głąb tej ziemi, w głąb tej góry dać kolejne pomieszczenie. Dzięki temu będę mógł umieścić różnego rodzaju rzeczy. I tak najważniejszą rzeczą, którą mogę umieścić, jest tutaj pomieszczenie tego arcymaga. Dzięki temu będę mógł mieć czary, które będą atakować wieżę przeciwnika. I na samym końcu oczywiście moim zadaniem jest doprowadzić do zniszczenia tej wieży, a oczywiście do zniszczenia tej komnaty z arcymagiem, przez co rozgrywka jest albo wygrana, jeżeli ja zniszczę tą komnatę arcymaga przeciwnika, albo przegrana, jeżeli przeciwnik zniszczy moją. I moi drodzy, kolejny element, który umieszczamy sobie w wieży, są to kryształy. Te kryształy będą generować nam manę, dzięki temu będziemy mieli manę na czary. Oczywiście te czary w późniejszej kolejności będę mógł sobie wrzucić tutaj do tych pomieszczeń, ponieważ tak to działa, tak to jest skonstruowane, że czary również umieszczam do tych pomieszczeń i są później aktywne. Tutaj mamy pomieszczenie z krasnalami, dzięki temu będą one pracowały na to, aby na przykład, jak widzicie tutaj, przekopać tunel, ugasić ogień albo przeprowadzić deratyzację. Możemy sobie jeszcze raz tutaj wykopać i mamy zakończone, ale jeszcze myślę, że dobrze by było to jedno miejsce tutaj zapełnić i wszystkie te możliwe akcje w zasadzie mam spełnione. Idziemy dalej, faza budowania jest zakończona i faza walki oczywiście w tym momencie nie jest dostępna, ponieważ nie mam żadnego czaru, ale generuje się 2 punkty many oraz 1 krasnolud do tutaj jakiejkolwiek akcji takiej, która nie jest wliczana w punkty many. Dzięki temu będziemy mogli oczywiście, moi drodzy, tutaj teraz kolejne akcje stworzyć. Jak widzicie, przeciwnik tutaj dodał tą wieżę do tego miejsca swojego i dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia sobie, które pomieszczenie będzie tutaj obfitowało w tego arcymaga, w tą komnatę arcymaga. No cóż, jest jeden sposób, który mi to pokazuje, jest taki specjalny czar, który by mi to umożliwił, ale niestety nie mam możliwości w tym momencie go aktywować. Tutaj mamy czar oczywiście lighting, czyli będzie to taki czar, który umożliwi strzelenie pioruna w odpowiednie miejsce, oczywiście zupełnie losowo, dlatego też ja po prostu go użyłem, dałem sobie go tutaj na samym środku i za chwilę go wykorzystam już w tej takiej sekwencji walki. I tutaj jest ta sekwencja walki. Ten czar zabierze 3 punkty many, mam w tym momencie 4, dlatego też nie ma najmniejszego problemu, mogę go użyć i zobaczcie sami, zupełnie losowo przeciwnik dostaje tutaj w ten daszek, ja również dostaję w kryształ, który generuje manę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go w tym momencie naprawić. Dzięki temu oczywiście w pełni już będzie dawał mi kolejny raz manę po tej turze i mogę kolejne akcje podjąć. W tym momencie mamy tutaj taki płot obronny, mogę go użyć tutaj, oczywiście będzie on dawał trochę odporności do tego miejsca. Kolejny raz mogę użyć sobie tej komnaty z krasnoludami. Jeszcze mamy tutaj czar Fireball, czyli taką ognistą kulę i możemy sobie kolejną komnatę dorzucić. Oczywiście w tym momencie ten Fireball jest za drogi, ja nic nie mogę z tym zrobić, dlatego też trzeba przejść dalej. Jak widzicie, przeciwnik kolejny raz rozbudował swoją wieżę, jest naprawdę bardzo ciężko, oczywiście w zasadzie jest to tak samo jak u mnie, nie wiadomo gdzie będzie właśnie to miejsce, czyli tutaj jest ten element losowości tej gry w statki, no bo wiadomo, w grze w statki nigdy nie wiemy, gdzie znajdują się dane kręty. Tutaj nie wiemy, gdzie jest ta najważniejsza komnata arcymaga.
uwaga. A oczywiście te wszystkie akcje, tak jak tutaj, no to one, tak jak wcześniej wspomniałem, już nawiązują do tych Wormsów, ponieważ w Wormsach mieliśmy właśnie tak dużo akcji do zrobienia i dzięki temu mieliśmy taką bardzo dużą różnorodność. W tym momencie mogę sobie dodać tarczę do tego pomieszczenia. Oczywiście będzie to skutkowało tym, że będzie ono mocniejsze. I również dodałem sobie drzwi. Dzięki temu oczywiście zanim przeciwnik je zlikwiduje, zanim zlikwiduje to miejsce, to trochę czas upłynie. Kolejny czar, niestety nie mam możliwości użyć go i w tym momencie po prostu muszę przejść sobie dalej. Nie mam oczywiście również możliwości w walce użyć czaru Fireball, ponieważ on wymaga 7 punktów many, dlatego też muszę pominąć swoją turę. Kolejny raz przeciwnik użył 2 czarów, nawet 3. Tutaj dostałem raz Lightning Bolt, tutaj również i na dole były jeszcze szczury, które nadgryzły mi trochę to miejsce. Oczywiście mogę coś z tym zrobić, mogłem zabezpieczyć się deratyzacją, ale nie przewidziałem tego wcześniej. Ja również mogę użyć szczury, ale nie mamy w tym momencie biblioteki, gdzie mógłbym ten czar dorzucić. Niestety tak się dzieje, ale tutaj gra przychodzi z pomocą, biblioteka powstała. W zasadzie jest to zupełnie losowa akcja, dlatego też nie przejmujcie się, jeżeli nie powiedzie się wam przy kilku pierwszych razach, jeżeli przegracie z przeciwnikami, bo naprawdę trzeba się tego nauczyć, jak w produkcji tutaj gra się z tymi wszystkimi rzeczami. Oczywiście na początku nie będzie to łatwe, ale później z czasem już będzie coraz lepiej. I tak oto za jeden punkt tych krasnali będę mógł użyć dynamitu, oczywiście zrobię to, i ten strzał ognisty, ognistą kulę. I w tym momencie zupełnie losowo gdzieś ta kula poleciała, a ja dostałem piorunem. Ten piorun oczywiście zapalił mi tutaj jedno pomieszczenie i drugie, jedno zniszczył, a na drugie się ogień rozprzestrzenił. Co można zrobić? No cóż, w tym momencie nie mam żadnej zielonej akcji, ponieważ te zielone akcje naprawiają. Niestety nie mogę przywrócić stanu pierwotnego tego miejsca, pozostaje po prostu czekać. Mam nadzieję, że ta główna siedziba, czyli ta siedziba arcymaga, nie spali się i nie przegram tej rozgrywki. W tym momencie dorzucę sobie kryształ, dorzucę kolejne bloki na bok, do góry i możemy użyć jeszcze tego dynamitu. Zobaczymy, czy mi się to uda. Niestety nie mam zbyt dużo many, żeby użyć tego czaru Flood. Również nie mam tego czaru... Również nie mam możliwości użyć czaru Rats, dlatego też przechodzę dalej. W tym momencie mogę tylko użyć dynamitu i zakończyć swoją akcję. W tym momencie przeciwnik mnie zaatakował, jak widzicie, kolejna tutaj część się pali, przez co mam trochę kłopoty. Wezwę sobie straż ogniową i jest ugaszone. Świetnie. W tym momencie oczywiście nie pozostaje mi nic innego jak walczyć z przeciwnikiem, ale niestety jest trochę ciężko, ponieważ mam mało punktów many, przez co jest to bardzo problematyczne. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak użyć obu czarów i zobaczcie, co się wydarzy. Szczury nadgryzły u przeciwnika, spadł również deszcz, no i u mnie też zostało nadgryzione to wszystko. Niestety przeciwnik jeszcze uszkodził mi tutaj ten płot, który miałem właśnie w komnacie arcymaga. Jest ciężko. Miejmy nadzieję, że teraz nie zostanę pokonany. Kolejny czar doszedł, Ray, i oko. Jeszcze dynamit i kolejny raz deszcz. Niestety tej akcji już nie mogę wykonać, dlatego też nie pozostaje nic innego jak dobudować kolejną komnatę. No i iść dalej. Mogę wykorzystać to oko, zobaczymy, co to się wydarzy. Aha, moi drodzy, to jest ten czar, o którym wcześniej wspomniałem, który pokazuje mi daną komnatę u przeciwnika. Spróbujmy. No niestety nie udało się i w tym momencie to była komnata tylko z kryształem many, który w zasadzie jest mi zupełnie niepotrzebny. No jak widzicie, jest naprawdę bardzo ciężko, przeciwnik mnie tutaj ostro atakuje, ja niestety nie mam możliwości naprawić tej komnaty z arcymagiem, pewnie przegram, ale cóż, tak to bywa, jeżeli jesteśmy nierozważni i nie zaplanujemy swoich akcji, dlatego też po prostu przejdę sobie dalej, sprawdzimy, co się wydarzy. Ciekaw jestem, czy uda mu się wygrać ze mną. Kolejny raz dorzucę sobie czary, w tym momencie już więcej się nie da i poczekamy. Ciekaw jestem, czy to się wszystko tutaj spali i czy przeciwnik wygra. Mogę to ugasić, ale celowo nie chcę tego zrobić. Zobaczycie, moi drodzy, jak przeciwnik wygrywa, czy podejmie jeszcze jakąś akcję. No jak widzicie, niestety nie podjął akcji, ale
cała moja wieża została spalona. Oczywiście, moi drodzy, była to rozgrywka w produkcji Dwarf Tower. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Jest to naprawdę bardzo interesująca rozgrywka i mam nadzieję, że zainteresujecie się grą, ponieważ jest ona w tym momencie w paczce Build the Greenlight Bundle 9. Dlatego też można ją tanio zakupić, a później dostać klucz produkcji, jeżeli gra będzie oczywiście miała zielone światło na Steamie. Serdecznie wam polecam zaznajomić się z tą produkcją. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!